Znajdujemy się w sali balowej Pałacu Raczyńskich w Warszawie, która jest siedzibą Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archiwum nasze gromadzi dokumenty dotyczące XIX-wiecznych powstań narodowych, powstania listopadowego i powstania styczniowego. Stąd nasz pomysł na zorganizowanie wystawy, która prezentowana jest w tej sali, a która poświęcona jest 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Motywem przewodnim wystawy jest łacińska sentencja Mors sola victris, gloria victis, czyli śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym. Gloria victis, chwała zwyciężonym, jest również fragmentem, właściwie tytułem noweli Elizy Orzeszkowej oraz zbioru jej opowiadań poświęconych powstaniu styczniowemu. Jeden z wybitnych historyków polskich, Oskar Halecki, tak pisał na temat powstania styczniowego. Nie miało ono żadnych widoków powodzenia. Niemniej pamięć tego aktu rozpaczy jest świętą dla każdego Polaka. Nigdy jeszcze ofiara dla sprawy narodowej nie była tak bezinteresowna i tak wzruszająca. Nigdy tak szerokie warstwy społeczeństwa nie porwały się do akcji, która w przeciwieństwie do roku 1830 nie posiadała nawet zawiązku regularnego wojska. Nawet biali, którzy w duchu potępiali walkę przedsięwziętą w takich warunkach, przyłączyli się do niej przez patriotyzm. I jak zawsze Litwa powstawała z etnograficzną Polską. Oczywiście, mówiąc kolokwialnie, powstanie nie wybuchło z niczego. Poprzedził je okres długotrwałych przygotowań, formowania się struktur tajemnego państwa polskiego. Również sprzyjała temu wybuchowi sytuacja na arenie międzynarodowej. Klęska Rosji w wojnie krymskiej, generalnie kryzys państwa rosyjskiego, ruchy narodowo-wyzwoleńcze w innych krajach Europy. 27 lutego 1861 roku zorganizowano manifestację w Warszawie. Zorganizowało ją Towarzystwo Rolnicze. Po mszy, która odbyła się w Kościele Świętego Krzyża, manifestanci rzucili hasło pójścia na zamek i złożenia petycji w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Niestety wówczas wojsko rosyjskie podjęło decyzję o użyciu broni palnej. 5 osób zostało zabitych. Osoby te wywodziły się z różnych środowisk. Byli to zarówno przedstawiciele ziemiaństwa, jak i rzemieślnicy czy robotnicy. Po tych wydarzeniach została zorganizowana tak zwana delegacja miejska. W jej skład wchodzili m.in. przemysłowiec Leopold Kronenberg i znany lekarz Tytus Chałubiński. Delegacja ta udała się do namiestnika Gorczakowa, który, aby uspokoić wrzenie na ulicach, zgodził się na to, aby odbył się uroczysty pogrzeb 5 poległych. Pogrzeb ten został zorganizowany 2 marca. Szczegółowo o tych wydarzeniach pisała wówczas najpopularniejsza gazeta w Warszawie, Kurier Warszawski. W tym czasie uchwalono ustawę o zbiegowiskach, która zakazywała tego rodzaju manifestacji. Jednak dotarła ona do mieszkańców Warszawy zbyt późno. 8 kwietnia ponownie zorganizowano demonstrację, która przyniosła znacznie więcej ofiar. Zginęło wówczas ponad 100 osób. W tym czasie, w związku z tymi wydarzeniami, Kościół Polski postanowił ogłosić tak zwaną żałobę narodową. Przejawiała się ona w noszeniu różnego rodzaju ozdób patriotycznych, strojów z elementami żałoby. Miały one swoją oczywiście symbolikę. Przede wszystkim deklarowały patriotyzm, chęć odrodzenia ojczyzny w kształcie, w granicach przedrozbiorowych. Stąd pojawiająca się wówczas bardzo często idea przywrócenia Polski właśnie w granicach przedrozbiorowych, czyli ziemie polskie, Litwa i ziemie ruskie. Enigmatyczne reformy, które proponował Polakom margrabia Aleksander Wielopolski, już przynajmniej propozycje tych reform już nie wystarczały. W tym czasie
w Horodle na Lubelszczyźnie 10 października 1861 roku próbowano zorganizować manifestację jedności ziem dawnej Rzeczpospolitej. Jednak manifestacja ta nie doszła do skutku, ponieważ zapobiegło jej wojsko rosyjskie. Z tych właśnie manifestacji okresu lat 60. XIX wieku wyrosły dwie formacje polityczne. Była to formacja Czerwonych, czyli ruchu radykalnego zmierzającego do rozwiązania kwestii politycznych i społecznych poprzez wybuch powstania zbrojnego, oraz formacja Białych, raczej zmierzająca do rozmów ugodowych, mająca poglądy umiarkowane. Organizacja czy formacja Czerwonych zaczęła tworzyć struktury tak zwanego tajemnego państwa polskiego, czyli organizacji narodowej na czele wówczas z Komitetem Centralnym Narodowym. Powstanie, które planowano na wiosnę 1863 roku, musiano przyspieszyć. Spowodowała to branka, która również zainicjowana została przez wspomnianego już margrabiego Wielopolskiego. Na listach poborowych znaleźli się przede wszystkim ci, którzy byli znani z udziału w tajnych organizacjach, z działalności spiskowej. W związku z tym Komitet Centralny Narodowy ogłosił jako dzień wybuchu powstania 22 stycznia 1863 roku. Władze narodowe robiły wszystko, aby zachęcić do udziału w powstaniu jak najszersze warstwy społeczeństwa. Przede wszystkim zależało im na chłopach. W jaki sposób mogły to zrobić? No, najprostszą metodą było wprowadzenie, zniesienie pańszczyzny i wprowadzenie uwłaszczenia. Dlatego też już 22 stycznia wprowadzone zostały edykty uwłaszczeniowe. Na ziemiach ruskich te edykty zwane były chramotami. Jednym z najbardziej znanych takich dokumentów jest przechowywana w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych złota chramota. Te chramoty, które były skierowane do mieszkańców ziem ruskich, zakładały, że tamtejsi chłopi otrzymają większe nadziały ziemskie niż chłopi zamieszkali na innych terenach polskich. Natomiast złota chramota, która jest przechowywana w Archiwum Głównym Akt Dawnych, jest wersją zmodyfikowaną samowolnie przez komisarza rządowego, który został za to odwołany ze stanowiska, i zakłada ona, że chłopi ukraińscy otrzymają 3 morgi nadziału ziemskiego, podobnie jak wszyscy pozostali zamieszkali ziemie polskie. Jeżeli chodzi o charakter powstania, to można powiedzieć, że miało ono charakter wojny partyzanckiej. Powstańcy tworzyli tak zwane partie. Były to mniejsze lub większe oddziały, lepiej lub gorzej uzbrojone, które stawały naprzeciwko regularnego wojska. Stąd przede wszystkim można mówić o bitwach i potyczkach w powstaniu, które prowadziły właśnie takie pojedyncze oddziały powstańcze przemieszczające się z jednego terenu na drugi. Ten charakter walki, rozbijanie obozowisk, to właśnie takie życie obozowe zaowocowało liczną spuścizną aktową. To były listy, ryciny, które były malowane przez czasami bardzo młodych ludzi, jakieś symbole powstańcze, pieśni, które sami pisali i które sami tworzyli. Jak obliczają historycy, w powstaniu styczniowym stoczono około 1200 bitew i potyczek, z czego większość oczywiście w Królestwie Polskim.
Do najważniejszych starć w sierpniu 1863 roku należały bitwy pod Chrusliną i Żyżynem. Były one o tyle ważne, szczególnie bitwa pod Żyżynem, że przyniosła ona wymierne efekty dla powstańców, przede wszystkim efekty finansowe. Zaatakowane zostały wówczas konwoje pocztowe. Powstańcy zdobyli pieniądze, które następnie posłużyły do organizacji nowych oddziałów oraz do uzupełnienia zasobów, oddziałów tych, które już funkcjonowały. Te tragiczne wydarzenia zaowocowały licznymi wpisami w księgach metrykalnych. Są to czasami wpisy bardzo dramatyczne. Pod jednym takim wpisem figuruje czasami kilkadziesiąt osób, które zostały pochowane na danym terenie w zbiorowej mogile. Finanse organizacji narodowej były bardzo skromne, stąd poszukiwania różnych możliwości zdobycia pieniędzy. W zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych znajdują się m.in. wzory obligacji pożyczki narodowej. Taka pożyczka została rozpisana, właśnie rozprowadzana poprzez obligacje o różnych nominałach, ale pomimo tego nie przyniosła ona jakichś szczególnych korzyści finansowych dla rządu ani dla organizacji narodowej. Bardzo ważną postacią w powstaniu styczniowym był jego ostatni dyktator, przez niektórych historyków nazywany prezesem rządu narodowego, czyli Romuald Traugut. Romuald Traugut był byłym oficerem carskim, który na własną prośbę został zdymisjonowany, poprosił o zwolnienie. Służbę zakończył w stopniu podpułkownika i postanowił włączyć się w działania organizacji narodowej. 17 października 1863 roku został dyktatorem. Pojawił się w Warszawie, gdzie przybrał pseudonim Michał Czarnecki. Tutaj uzyskał legalne pozwolenie od władz na pobyt w Warszawie, na przemieszczanie się po mieście. Ten bilet tutaj również przez nas prezentowany był ważny do maja 1864 roku. Jednak już wcześniej na skutek donosu Traugut został aresztowany i osadzony w Cytadeli. Poddany został ciężkiemu śledztwu, podczas którego do niczego się nie przyznał, nikogo nie zdradził. 5 sierpnia 1864 roku razem z czwórką swoich towarzyszy z rządu narodowego, Toczyskim, Krajewskim, Żulińskim i Jeziorańskim, został stracony na stokach Cytadeli. Przywódcy powstania styczniowego, podobnie zresztą jak wszyscy jego uczestnicy, musieli liczyć się z konsekwencjami swojej decyzji, swoich wyborów. Ich losy były bardzo tragiczne i pozostawili oni po sobie czasami wzruszające listy, które pisali do rodzin tuż przed straceniem. Taki list zostawił m.in. Józef Toczyski i może tutaj zacytuję właśnie fragment tego listu. Nie żal mi życia, ale mi smutno, że nie umiałem się wywzajemnić za wasze przywiązanie. Kochałem was szczerze i niech to wspomnienie obmyje moje błędy. Proście za mną dobrego Boga, ale na wszystko was zaklinam, nie upadajcie pod żalem. Z łaskę Bożą uważam, jeśli tylko Najwyższy udzieli mi siły wytrwania do końca. Niezwykle interesującym dokumentem, również prezentowanym na wystawie, jest dokument, który podpisał swoim inicjałem Cyprian Kamil Norwid. Są to jego przemyślenia zatytułowane Nota. Przemyślenia na temat powstania, przyczyn jego wybuchu, struktur organizacji narodowej. Analizując przyczyny wybuchu powstania, autor, wspominając Brankę, pisał: dolnych warstw konspiracji nie mógł wstrzymać bezimienny komitet, choćby dlatego właśnie, że niejawny. A nie mógł dyscypliny tej utrzymać pod obrazą ciosu gwałtownego poborem dokonanego,
który wyłącznie właśnie patriotyczną ludność dotknął. Oczywiście należy tutaj podkreślić, że obok tych postaw patriotycznych, obok osób, które sympatyzowały z powstaniem, chociaż może niekoniecznie brały w nim czynny udział, wspierały powstanie finansowo, byli także ludzie, którzy powstanie potępiali, a nawet kolaborowali z władzami, czy to z chęci zysku, czy to w obawie przed represjami. Byli oni niejednokrotnie nagradzani odznaczeniami, medalami za swoją postawę prorosyjską. Była również im nadawana ziemia, która zresztą wcześniej konfiskowana była powstańcom. Była także grupa, warstwa społeczna, która była szczególnie przez powstanie poszkodowana. Byli to chłopi. Często postawa ich, która wynikała z obrony swojego skromnego i mizernego majątku, była utożsamiana ze zdradą sprawy narodowej. W organizacji narodowej działała tak zwana żandarmeria narodowa, a wśród nich formacja, o której w tej chwili dość niechętnie się wspomina, byli to tak zwani żandarmi wieszający. Osób powieszonych przez żandarmów było bardzo wiele. Rząd narodowy raczej starał się sprawować nadzór nad ich działalnością i nie dopuszczać do ferowania tak drastycznych wyroków. Żandarmi wieszający byli również po upadku powstania grupą ściganą przez władze represyjne rosyjskie. Można było również ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli śmierć została stwierdzona na skutek takich wydarzeń. I rzeczywiście bardzo często osoby dotknięte takim nieszczęściem, które straciły kogoś z rodziny, takie odszkodowania od tak zwanych legalnych władz otrzymywały. Klęska powstania styczniowego była ogromną tragedią dla tysięcy Polaków. Właściwie można powiedzieć dla całego narodu polskiego. Wiele tysięcy osób zostało uwięzionych, skazanych na zesłanie na Syberię. Wiele tysięcy zginęło w czasie walk powstańczych. Bardzo często jedyną pamiątką po zaginionym czy zmarłym były fotografie, które pozostały w archiwach rodzinnych i które pozostały również w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz innych archiwów, które swoje akta na wystawie naszej prezentują. Powstanie styczniowe, jak wiadomo, po jego upadku przez długi czas nie mogło być oficjalnie wspominane. Jego uczestnicy nie mogli być obdarzani powszechnym szacunkiem. Sytuacja diametralnie zmieniła się, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Wówczas powstanie styczniowe urosło do rangi symbolu narodowego. W uroczystościach poświęconych powstaniu w czasie obchodów rocznicowych zaczęło uczestniczyć wojsko. Powstańcy otoczeni zostali powszechną czcią i szacunkiem. Otrzymali pensje, otrzymali charakterystyczne umundurowanie. Powstały organizacje weteranów. Niestety w tej chwili naturalną koleją rzeczy powstanie styczniowe uległo pewnemu zapomnieniu. Myślę, że przyćmiły je wydarzenia bliższe nam historycznie, choćby powstanie warszawskie. Wydaje się jednak, że powstanie styczniowe zasługuje na pamięć i stąd zorganizowana przez nas wystawa, która, można tak to podsumować, ma przypomnieć tym, którzy zapomnieli i powiedzieć o tych wydarzeniach tym, którzy o nich nie wiedzieli.